Ale halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale na moim kanale. Chwilę tą grę nie graliśmy, ale dzisiaj powracamy tutaj z kolejnym clanchestem. Od ostatniego odcinka z Hogatem troszkę ten nasz klanik ruszył i troszkę tutaj gramy. Trochę więcej tych kart jest, więc następna czystka szykuje się za niedługo, więc kto nie powbijał tutaj żadnych koronek, ten sobie poleci po dzisiejszym odcinku. No i dobra ludzie, dzisiaj sobie tutaj zagramy solóweczki i próbujemy wbić 3800 rankingu i wbić na 12 arenę. Za dużo nam nie brakuje, mamy 3724, więc możemy tutaj trochę przykoksić. Na starcie otworzymy sobie Crown Chesta. I co nam tutaj poleciało? Goldzik, do tego Gemki, do tego Barbarian, ha, do tego Spear Gobliny, no i nie mamy żadnej legendy, jest Giant Snowball oraz Royal Hawks. Nic ciekawego tutaj nie poleciało. Otwieramy też Silver Chesta. Tutaj też się jakiegoś rarytasu nie spodziewałem. No i zaczynamy pierwszy meczyk. Dobra, wrzuciło nas do pierwszej gierki. Dzisiaj fryzura oczywiście standardowo nieogarnięta, więc na fryzjera przyjdzie jeszcze czas. Gramy na 11 poziom, mamy 10, więc może tutaj być w topa, ale nie ma co się poddawać. Powoli próbujemy. Giant Skeleton wypuszczony. Fajnie było wbić to 12 arenę, nie? Bo 12 arena to już nas tak, wiecie, dzieli krok od legendarki. A mieć legendarkę to już jest, no, to już jest coś. To już coś znaczy. Wypuśćmy tutaj rakiety. Niech te dwie soldierki tutaj zbije. Znaczy archerki. Dobra, zbite. Do tego siemeczka dopuśćmy tutaj wizarda. No ten wizard za dużo tutaj nie zrobi, ale może tego gościa zbije. Może uderzy chociaż raz. Pyk. Dobra. Co mieliśmy zbić, to zbiliśmy. Troszkę gość obity. Nie za bardzo, ale delikatnie gość obity. Minionowa horda tutaj będzie całkiem spoko wrzutą. O Jezu, trochę mnie gość poobijał. No i nie pykło. No i nie pykło, gość mnie tutaj szybko zgasił. I w tym momencie mi to wieżę obił mega mocno. I patrzcie, to jest właśnie ta różnica poziomów, że ja tego gościa muszę bić i bić i bić i bić, a typ mi wyrzuca tutaj dwie karty. I w tym momencie mnie tu prawie, że nokautuje. Jest no nieciekawie, dobra. Wypuśćmy tutaj kolejnego, chociaż nie, szkieletonowa armia. Nie sobie pójdzie. I za chwilę wypuszczę combo Giant Skeleton oraz Wizard. Może to wyjdzie? Nie wiadomo, też spróbuję przygotować się pod rakiety. Dobra, Giant Skeleton i Wizard, czy to mogę wypuszczać? No na razie Skeletona mogę wypuścić, ale na Wizarda mnie nie stać. Wizard za sekundę wejdzie. Dobra, idzie Wizard ze Skeletonem, nie jest źle. Niech to jak najszybciej rozbija. Tego Wizarda chcę wrzucić na 10 poziom, ale żeby go wrzucić na 10, potrzebuję jeszcze tutaj dwóch kart. Brakuje mi tylko i wyłącznie dwóch kart, na tą kartę trochę zbieram już. No ale w końcu może się uda coś ogarnąć. No dajmy to Inferno Towera. Inferno Tower tutaj powinien sobie z tym poradzić. Rozwalić tego Knighta, rozwalić tutaj tych badziewiaków, co nam tu idą. Dobra, pyk. Czy go rozwalał przed wypuszczeniem? Nie rozwalili go, jeszcze zdążył wypuścić te swoje bacy. Dobra, dajmy po raz kolejny combo Giant Skeleton i dajmy do Giant Skeletona minionową hordę. Spróbujmy tak zagrać. On mi to będzie próbował zgasić zaraz, dokładnie tak. I teraz Wizard, może to wyjdzie. Droższe troszkę połączenie, ale trzeba próbować wszystkiego. Trzeba próbować wszystkiego, mam jeszcze tą rakietę. Tutaj powinna ta pompka dobrze dupnąć. No i jednak nie dupnęła najlepiej. Ale wszystko zniknęło, wszystko się udało rozwalić. Dobra, Inferno Tower jak najszybciej wypuszczany. To mamy minerka. Do tego szkieletonowa armia. Niech tutaj wejdzie, niech sobie troszkę to zniszczy nam. Dobra, nie jest źle. 763 HP, wrzućmy tutaj rakietkę. Jeżeli dobrze pójdzie, to ten mecz możemy zaraz jeszcze skończyć. Więc 453. Teraz się bronić i wypuścić rakietę. To jest nasza zasada. Więc teraz ludzie, jak najmocniejszy defik. I ten mecz jest jeszcze do ugrania. Więc mamy szansę tutaj trzasnąć naprawdę jakieś punkciki. Już myślałem, że ten mecz jest przegrany, ale jednak jest cały czas okazja. Jak najszybciej muszę wypuszczać karty. Mogą być to karty najtańsze. Dobra, dajmy tutaj Inferno Towera, żeby sobie z tym czymś poradził. Dobra, 160 HP. No troszkę zabrakło, troszkę jeszcze nam zabrakło tutaj. Jak już bym mógł wypuścić. Dobra, dajmy rakietę, gość mnie nie powinien zbić. Jeżeli ta rakieta szybko dupnie, no to wygrywam meczek, no i się udało. Myślałem ludzie, że będzie ciężej, ale pierwszy mecz jest dla nas i zwijamy 28 punktów, więc dajmy OK. I mamy tutaj 3752, więc to jest naprawdę niezły wynik. 3800 już niedaleko. Dzieli nas tutaj taki jedyny malutki kroczek. No i dobra, lecimy z kolejnym meczem. Elektrowolej, arena
11, no i dobra, mamy fajta i co teraz z tego wyniknie? 10 poziom. No, poprzedni przeciwnik najsłabszy nie był, ale udało się go ugrać. I dalej nam się karty układają pod te nasze combo, ale bez sensu troszkę wypuściłem tego. Chociaż czekajcie, dajmy tutaj minera, niech miner to przyblokuje. Może ten szkielet podejdzie troszkę bliżej i coś z tego jeszcze wyrośnie nam tutaj, patrzcie. Ten szkielet podchodzi bliżej, on tutaj może nam zaraz dupnąć. Niech to przetrzyma, przetrzymaj, dup! O Jezu, to nie siadło, to się nie udało. I teraz będzie problem, dobra, tego na speedzie musimy ubić. Chociaż nie, dobra, wszystko ubite. Wieża nie zbita, wieża nie uderzona. Ani ja go nie uderzyłem, ani on mnie nie uderzył. Mamy podobne deki, więc trzeba będzie uważać, bo w każdym momencie możemy, ludzie, wybuchnąć. Kto jeszcze nie zauważył, to zmieniłem troszkę overlaya z Clash Royale'a. Jeżeli wam się podoba, to możecie napisać hashtag podoba mi się. No i ja wam przypnę serducha tutaj do komentarzy, bo wydaje mi się, że jest dużo fajniejszy niż ten wcześniejszy, który się delikatnie ruszał. Może go troszkę zaupgrade'uję jeszcze, że ten ogień się będzie palił w tle. To będzie dużo fajnie wyglądać. Dobra, tu idzie nam wizard jakiś, a zgaśmy go też wizardem. On mnie tutaj troszkę obije, 2500, dobra, dostał też strzała, 2300. Nie jest najgorzej, ludzie, i jesteśmy tutaj na razie do przodu. Żeby uderzył, uderz. No, dobra, nice, chociaż raz, ale uderzył. Szkieletonowa armia. Nie wiem, czy lepiej nie było poczekać na Inferno Towera. Właśnie, bo mnie tutaj będzie teraz obijał, patrzcie. Czy ten szkielet pójdzie? Poszedł na wieżę. Jest problem, ludzie, jest problem, bo w tym momencie ta moja wieża zostanie zbita do 900 HP. No właśnie, 889. O dużo się nie pomyliłem, gramy na wieżę, która ma 2000. No, będzie problem. Będzie problem, jest aktualnie razy dwa. Teraz mądrze trzeba zagrać. Ja na tych dwójkach jestem mocniejszy niż na tej solówersce, więc na razy dwa jest większa szansa, że tutaj zrobię gościowi jakąś krzywdę. Więc tak, wypuśćmy tutaj rakietkę. Czy ta rakieta dobrze dupnęła? Zdąży! Nie zdążyła. I w tym momencie, ludzie, jest po mnie. W tym momencie przegrałem mecz przez to, że ta rakieta nam nie doleciała na czas i nie trafiłem timingiem. Więc w tym momencie gość mnie może kończyć, ale jeszcze próbujemy. Próbujemy, chociaż tego wizarda wypuszczę tak trochę bez sensu. Szkoda, że ten szkielet doszedł. Jeżeli ten szkielet by tutaj nie wbił nam pod tą wieżę, to może coś by z tego było. A tak jest, ludzie, klapa. Jest mega duży problem. Dobra, 1200 HP, 14 sekund, 1133. Obijmy to rakietą. Na pocieszenie 613. Dwie rakiety jeszcze bym musiał zapodać. I naprawdę jakieś tutaj porządne combo zapakować, które no nie wyjdzie mi. Nie wyjdzie mi, bo nie mam za co tego zrobić. No i mecz przegrany. Ale zrobiłbym jedną, ludzie, ciekawą zmianę tutaj w naszym deku. Więc przechodzimy do menu. Ale mi w gardle zasycha, jest jakaś masakra. Zamiast tego minera, który kosztuje 3 many, chciałbym wypuścić sobie Prince'a. Prince nie będzie tanim interesem, ale sobie go upgrade'uję. Mamy go na 5 poziomie. Tutaj sobie to też upgrade'uję na 8. Lekki upgrade kart i próbujemy tak zagrać. Próbujemy zagrać z Prince'em, próbujemy zagrać z... jak on się nazywa? Bez minera. I spróbujemy wykorzystać nasze kolejne combo. Gramy na 9 poziom, więc mecz powinien być wygrany. Ale jak gość na 9 poziomie doszedł do tego, do tej jakby arenki, to musi być też jakimś kozakiem. Więc to nie jest jakiś pierwszy, lepszy gość z łapanki. Dobra, jakieś combo tam spalił, troszkę się z kart wypalił. Dajmy tutaj wizarda. Oj, i on mnie już gasi. On mnie już gasi tym Inferno Dragonem. Dawaj, wizard! Dawaj, nie pykło. No nie pykło, czy to dupnie? To dupnęło, ale nasza wieża jest zbijana. No i widzicie, gramy na niższy poziom, ale wieżę gość mi zbił do 1600 HP, więc to jest naprawdę niezła zbitka. Czy ten pójdzie? Dobra, poszedł na wieżę, ale ten Hog Rider też mnie tutaj mocno zbije. Jedno uderzenie za 600 HP na Hog Riderze to jest naprawdę duża strata, więc dajmy tutaj szkieletonową armię. Dobrze, że idealnie się z timingiem strzeliłem. Ale czego on nie bił tego szkieleta, tylko wszedł na wieżę? Nie mam pojęcia, coś się zbagowało chyba. No i, ludzie, mamy problem. Mamy tutaj aktualnie naprawdę duży problem i nie chciałbym tego meczu przegrać. Próbujmy to wygrać, próbujmy gościa wyklikać. Ale już wiem, że lekko nie będzie. No i dobra. Dajmy tutaj giganta. Dajmy tutaj wizarda. Mogłem poczekać chwilę i wypuścić minion hordę.
minion hordę, żeby mu właśnie tego Inferno Dragona skontrowała, to wtedy coś by było z tego, a tak skończy się na tym samym co na początku. On tutaj dupnie, on wybuchnie, gość wypuszcza mi tutaj tą banditkę, banditka wjeżdża na wieżę i mi tą wieżę rozwali, chociaż nie, dobra, udało się to jakoś wybronić, chociaż problem był duży. Dajmy tutaj arrowki, niech mu to rozwali, to też powinno zniszczyć, więc minera gość nie ma, możemy na razie tymi szkieletami tutaj sobie odpocząć. Czy on tym dojdzie? Nie, dobra, elegancko, już miałem wypuszczać te szkielety, ale jednak zauważyłem, że nie ma sensu. Hog Rider tutaj, dajmy tutaj tego gigantycznego szkieleta, troszkę to przyblokowało, dajmy tutaj Wizarda, też to powinien trochę przyblokować, gość też ma Wizarda, no gość ma naprawdę fajne karty, które mi kontrują tego deka mojego trochę i będzie problem. Dobra, dajmy tutaj Inferno Towera, no jeszcze troszkę, to już były centymetry, dajmy tutaj Prince'a. W tym momencie Prinsik i arrowki tutaj zapadamy, jeżeli on mi coś wypuści. On wypuścił tutaj dwie karty, czyli ten Prins pójdzie na wieżę. No, poszedł na wieżę, ale trochę późno, ale chociaż powinien ją zbić, chociaż tutaj dajmy do 600 HP. Jeszcze jeden autoatak. Jeszcze jednego autoataczku mi tu zabrakło, ale zbijamy ją rakietą delikatnie. Mamy tutaj 200 HP. Dobra, on mi tej wieży nie powinien zbić. On mi tu odlicza już. Czy on ma jakieś... On ma kartę. Ma kartę, klucz, która mi w tym momencie zrobi meczek. Brakuje mi tej... Patrzcie, i to jest sudden death i w tym momencie zostałem znokautowany. 125 HP, wystarczyło, żeby uderzyć tą wieżę arrowkami, no ale się nie udało. Jak na 9 poziom gość zagrał naprawdę mega pięknie i mnie zmontował. 3703, mieliśmy awansować, ale póki co idziemy do tyłu. No ale dobra, lecimy z kolejnym meczem, nie poddajemy się, próbujemy tutaj klikać do końca, więc Electro Valley. Arena 11, gramy na 10 poziom, mamy wyrównany pojedynek, gość ma nawet podobną liczbę punktów, więc nie ma co się bać. No i dobra, czym on mnie tutaj może zaskoczyć? Dajmy na to Giant Skeleton na start. Próbuję go z Princem przybustować. Czekajcie. Dobra, dajmy Princa, niech się zbustują. Ten Prince go pchnie. Dobra, jak najbliżej tej wieży, żeby jak najbliżej tej podbiegli. Dajmy tutaj arrowki. Prince, bij tego co trzeba, nie to paździerz. Jest lipa. Dobra, minionowa horda, żeby gość miał jakiś orołek. Dobra, poradzili sobie z nimi. Tylko teraz jest problem z Wizardem. Teraz mamy problem z Wizardem. U tego Wizarda trzeba będzie się jakoś pozbyć. I nie tylko Wizarda, tylko też mamy minera tutaj na froncie. Dobra, Wizard siadł. Jeszcze zdążył uderzyć. Dobra, to mamy minera. Wysypaliśmy ich, ale ja mu wierzę, nie dotknąłem, gość mnie prawie rozwalił, więc nie wiem, czy to była dobra zmiana, montując tutaj sobie tego typka do naszej armii. Ale dobra, no trzeba inwestować, trzeba próbować. Nie uderz, dobra, udało się. I tak, co my możemy teraz zrobić? 7, 8 many, 9 many, poczekam, na razie poczekam, bo spróbuję mu tego... ziomeczka skontrować. Spróbuję mu tego, tą pekę dużą skontrować. Dajmy tej arrowki, znaczy arrowki, rakietę. Wiem, że on mi tą pekę raczej tego Knighta tutaj skontrował, ale ja czekam na pekę. Na pekę sobie wypuszczę tutaj, żeby on mi nie uderzył. Dobra, nie udało mu się. Raz uderzył. Ja na tą pekę mam przygotowanego Inferno Towera, ale na razie sobie tutaj odpoczniemy i czekamy chwilę. Czekamy, zobaczymy co ten gość wykombinuje. Razy dwa eliksir. Gość takiego wynalazku jak Inferno Tower tutaj nie ma w tej swojej talii, bo już by tutaj nam pewnie wyskoczył. Nie raz, no i czekamy. Jest peka. Jest pekka, więc ja sobie rzucę tutaj Inferno Towera przy końcu, na razie poczekajmy. Czekajcie, jeszcze chwilę musimy wyczekać. Dobra, Inferno Tower, on sobie powinien z tym poradzić, minionowa horda, tutaj niech wejdzie, niech sobie to zbije. Jest Wizard od gościa. Ja tego Wizarda się nie boję, bo ja też tutaj Wizarda sobie zapodam, tylko niech on mi się sfokusuje. No, troszkę źle rzucony ten Wizardzik, bo mój Wizardzik powinien paść wtedy za jego, dokładnie tak. Dajmy to i rzućmy arrowki. Bez sensu. No nie zapodał gość tego, co powinien zapodać teoretycznie. Znaczy, dobrze gość zagrał, bo mnie tutaj przechytrzył w piękny sposób. No i się na tym lekko przejechałem. Dobra, sudden death. Mamy ostatnią minutę tutaj meczu. I co z tego wyrośnie? Nie mam pojęcia. Jest pekka. Dajmy tutaj to. Dajmy tutaj szkieletory.
On mnie tym minerem będzie tutaj cały czas podhaczał. Dajmy tutaj szkieletorki, dajmy tutaj... Peka jest zbijana, dobra, dajmy to teraz tak, zagrajmy tutaj tym gigantycznym szkieletem. Peka nie uderzyła, zagrajmy tutaj wizardem. No i teraz ludzie próbujemy, to jest jeden z potężniejszych ataków w tym meczu, który chciałem wyprowadzić już jakiś czas temu. Wizard bije nie tego co trzeba. Jest źle, bo wizard bił mi nie tego co trzeba, dajmy tutaj Prince'a. Z tego coś jeszcze może wyrosnąć tutaj, jeżeli ten wizard padnie, dobra, wizard padł. Poszła kolejna Peka od przeciwnika. 900 HP na wieży, dajmy tutaj od razu szkieletonową armię, żeby to skontrować. O Jezu, to nie pójdzie tak jak powinno pójść. Dajmy tutaj gigantycznego szkieleta. Dajmy tutaj wizarda i ten mecz się zakończy najprawdopodobniej remisem. Ten mecz jest niewygrany, zostaliśmy na 0 punktów, więc ludzie, kliknijmy jeszcze jeden pojedynek. No i dobra, jesteśmy na kolejnym pojedynku, gramy również na 10 poziom, gość ma 3700 prawie koronek. No i jedziemy z nimi jak najmocniej i co z tego będzie? Nie mam pojęcia. Zagrajmy to Inferno Towerem bezpiecznym, niech się te małe minionki na nim rozwalają. A nawet się za bardzo nie rozwaliły, to za chwilę rakieta mu pójdzie na bazę, dajmy tutaj Wizarda. Wizard powinien tutaj rozwalić to, co powinien tutaj, no, rozwalić. I do tego pójdzie za chwilę rakieta, żeby mu rozwalić to, co mi tutaj co chwila wypuszcza, więc pyk, leci rakiet, żeby mu te budynki kontrować, chociaż trochę, bo tymi budynkami to on mnie może porobić. O Jezu, leci balon, a ja nie mam minionowej hordy. Gość nie trafił tym balonem trochę, już widzę tutaj po tym, że klonem nie trafił. Gość ma klona i będzie grał na klon i balon. Raz mi uderzył, troszkę mi to zbił. Ma też te miniony na tym, na tej, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ta karta. Ale na tym czymś i będzie mi tak grał, że pod balon i pod to, więc będzie leciał balon, będą leciały te minionki i gość chce zagrać na to, żebym go nie skontrował. Ale dobra, a rołki tutaj wchodzą. Pyk. Dobra, powinno to zniknąć, ten budynek powinien też zniknąć za sekundę. I żeby to uderzyło w wieżę, to by było genialne, ale to wieżę nie uderzy. To wieży nie uderzy, że tak zarymuje teraz. No i dobra. Czy uda mi się wbić te 3700, 3800 dzisiaj? Nie uda mi się chyba. Ani też nie dobiję tego 3800, więc ludzie, jest problem, bo zamiast progresować, to ja lecę aktualnie do tyłu. Dobra, to rozwalamy, to sobie też rozwalimy. Za dużej krzywdy mi nie zrobił, raz tylko uderzył, więc to są delikatne obrażenia. No i poleci rakieta zaraz. Tu poleci za chwilę rakietka, jak on mi wypuści ten budynek. O, Inferno Dragon tutaj wjechał w ogóle. Dobra. Będzie ludzie kwas. Będzie kwas. To mi się rozwali. Ale Inferno Dragon skontrowany. Tego nie mam jak rozwalić. Oj, no będzie ciężko. Będzie ciężko. Dobra, dajmy tutaj rołki. Pyk. Leci balon. Na balon dajmy Inferno Towera. Nie jest to najlepsza kontra. Chociaż sobie powinien z nim poradzić. Dobra, wiem jak na tego gościa powinienem zagrać, żeby coś z tego było. Będzie ciężko, ale próbujmy. Dajmy tutaj Prince'a. Princik to powinien troszkę porozbijać, dobra. Poleciał kolejny ten kolektor, dajmy tutaj od razu rakietkę. Ja nie wiem czy się na tej rakiecie teraz nie przejadę, chociaż nie, mamy razy dwa manę. To możemy wypuścić minionową hordę, jeżeli on nie ma jakiejś kontry na tą minionową hordę. Tylko i wyłącznie się skupia na tym co tutaj ma. No to mi krzywdy nie zrobi, chociaż nie, ten balon mnie kończy w tym momencie. No ładnie gość zagrał, dobra. Gość ładnie zagrał, gość mnie połamał tutaj. Dzisiaj mieliśmy takie meczyki mocno wyrównane i na tym sobie zakończymy ludzie dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podobał, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Piszcie co byście zmienili w moim deku. No i trzymajcie się, do następnego, cześć wam.